Poznaj cnotę, którą świat wyśmiewa, diabeł nienawidzi, a Pan Bóg kocha i właśnie do niej Cię zaprasza. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię O czystości. Aby zachować cnotę czystości, nie należy lekceważyć najmniejszych nawet rzeczy. Powinniśmy jak najtroskliwiej czuwać nad zachowaniem czystości, jako cnoty wielce dla nas ważnej i szanownej. Jeżeli bowiem w nabywaniu jakiejkolwiek cnoty ważną jest rzeczą nie zaniedbywać choćby najmniejszych okoliczności, gdyż kto lekceważy drobne straty, szybko upadnie. Tym bardziej w nabywaniu cnoty czystości należy o tym pamiętać, bo tu najmniejsza rzecz wiele złego spowodować może. Przecież w rzeczach światowych im przedmiot jest droższy, im piękniejszy, tym więcej traci na wartości, gdy jest skazą choćby najdrobniejszą zeszpecony. Tak samo dzieje się z czystością, co możemy twierdzić tym pewniej, iż nie ma nad nią cnoty delikatniejszej, łatwiejszej do zeszpecenia. Jeden świątobliwy człowiek porównał cnotę czystości do zwierciadła, które najlżejszym tchnieniem zaćmić się daje. I w rzeczy samej, najmniejsza skaza plami niewinność i blask jej odejmuje lub zmniejsza. Troskliwie przeto czuwać należy, aby w całej swej świetności jaśniała. To jest, trzeba umartwiać często zmysły, oddalać niezwłocznie wszelkie złe myśli i unikać każdej niebezpieczeństwem grożącej sposobności do złego. Jak ogień w pochodzie swoim, czego dotknie tam zaraz mniejszy lub większy ślad po sobie zostawia, według tego, jak długo wpływ swój na przedmiot wywierał, a jeśli nie zniszczy go zupełnie, to przynajmniej zaczerni i okopci. Tak rzeczy tego rodzaju, chociaż nas nie pochłoną całkowicie, przecież białą niewinności szatę zbrudzą, bo rodzą w duszy naszej czarne, a przeciwne cnocie tej myśli i pobudzają w ciele zwierzęce namiętności. Słusznie więc wyrzekł święty Ignacy, że czystość nie potrzebuje żadnych objaśnień ani wykładów. Nie można tu wcale polegać na samym sobie ani zakładać i oznaczać czas, jaki przebyć możemy bez narażenia się na niebezpieczeństwo. Bo czyliż zdołamy za siebie zaręczyć? A nawet gdybyśmy i na to się odważyli, czy potrafimy utrzymać się ciągle w szrankach przez nas zakreślonych? Właśnie w ten czas, kiedy najmniej tego się spodziewać będziesz, dasz się złudzić rzeczy, na którą nawet nie zważałeś. Gdy idziemy po czymś śliskim, staramy się stawiać nogę za nogą, zamierzając sobie iść tak aż do pewnego miejsca. A przecież ciężar ciała i własność rzeczy, po której stąpamy, przyspiesza krok nasz i dalej nad zamiar zapędza. Podobny wypadek i tu zachodzi. Krok każdy bardzo jest śliski, a ciężar ułomnej naszej natury tym bardziej do upadku prowadzi. Słowem, cnota czystości jest rzeczą tak delikatną, że lada co zepsuć ją może i że trzeba jej bardzo pilnie strzec, aby na najmniejsze niebezpieczeństwo nie została narażona. Ona to jest owym skarbem drogim, który nosimy w naczyniu glinianym. Gdy zaś to się stłucze, wszystko stracone. Czuwajmy zatem pilnie sami nad sobą i nie dajmy złym myślom przystępu do serca.
Pisze Syriusz, że święty Tomasz z Akwinu, chociaż otrzymał od Boga dar czystości, chociaż został przez anioła zapewniony, iż jej nigdy nie utracił i że nigdy na utratę jej narażony nie będzie, jednakże powściągał wzrok od widoku niewiast i unikał pilnie wszystkiego, co mogłoby mu choć najmniejszą sposobność do zgorszenia się nasunąć. Tak samo i my powinniśmy postępować, jeżeli pragniemy czystość niczym nieskażoną zachować. Nieprzyzwoite myśli, niepowściągliwość wzroku i tym podobne, drobne na pozór okoliczności, są to sposoby, za pomocą których szatan toruje sobie drogę do duszy naszej. Dlatego należy wcześnie przewidywać niebezpieczeństwo i chronić się od niego starannie, bo w tym zakresie nigdy zanadto czujnymi być nie możemy. Na poparcie czego Kasjan przytacza słowa apostoła: każdy zawodnik podejmuje wiele wyrzeczeń. I dalej mówi, że jeżeli ci, co wstępowali w szranki na igrzyskach olimpijskich, gdzie ubiegali się o nagrodę w biegach lub walce, powściągali się od wszystkiego, co mogłoby choć najmniej siły ich nadwątlić, jeżeli nie jadali mięsa, które im mogło zaszkodzić, jeżeli ćwiczyli się w zręczności i sile, jeżeli do tego nawet stopnia usiłowania swe posuwali, iż obciążali krzyż blachami ołowianymi dla nabrania lekkości i uchronienia się od marzeń w czasie snu, które by siłę ich nadwyrężyć mogły, jeżeli wreszcie wszystko to czynili jedynie w widoku pozyskania wieńca skazitelnego, cóż zatem my powinniśmy czynić, gdy idzie o zachowanie czystości, za którą otrzymamy wieniec nigdy nie mający zwiędnąć? Prezentowane rozmyślania pochodzą z dziełka świętego Alfonsa Rodrigueza, zatytułowanego O czystości. Książkę oraz audiobook nabędziesz na stronie najejgłowie.pl.